Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych i ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się Wam omówić. Pewien fundusz emerytalny proponuje panu Kowalskiemu odkładanie dodatkowych środków pieniężnych na czas emerytury. W tym celu proponuje odkładanie cykliczne, czyli dokładnie z początkiem każdego tygodnia po 2000 zł na specjalne oszczędnościowe konto bankowe oprocentowane po podatku dochodowym 12% w skali roku przez pozostałych mu do okresu emerytalnego 10 lat. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację tygodniową. W treści takiego zadania najważniejsze jest przeczytanie ze zrozumieniem przynajmniej raz takiego zadania. Raz to jest w sumie mało, lepiej przynajmniej dwukrotnie. To, co musimy ustalić, jest to wartość przyszła rent, które, co jest ważne, wypłacane są z góry. U mnie dochodzi do zapisu FV jako przyszła wartość, ten do apostrof, czyli symbol prim. Dlaczego? Ponieważ nasze wpłaty mają być dokonywane na początku każdego okresu. Obowiązuje nas kapitalizacja tygodniowa. Oznacza to tyle, że stopa procentowa roczna musi zostać podzielona przez 52, żeby była przeliczona na tygodniowo. Nie wiadomo w tym zadaniu jest FVA, czyli wartość przyszła, czyli końcowa ze stałych wpłat dokonywanych cyklicznie przez określony czas, ale ważne z góry. Tą wpłatą, którą będziemy dokonywać cyklicznie, to kwota renty o wartości 2000 zł. Czas, w którym będą dokonywane te wpłaty, to 2 lata. To do 10 lat. Każde z 10 lat musimy przeliczyć zgodnie z kapitalizacją na tygodnie. A więc w każdym roku mamy po 52 tygodnie, łącznie mamy 520 tygodni. Jeżeli stopa procentowa rocznie to 12%, podstawiamy to już tylko do odpowiedniego wzoru na wartość przyszłą rent płatnych z góry. Czy Wy macie wzory na FVA z primem, czy z symbolem G, czy jeszcze inny wzór? Nieważne. Ważne, żebyście podstawili do odpowiedniego wzoru, który będzie obejmował to, co macie, z tym, co jest poszukiwane. W tym zadaniu musimy mieć po prawej stronie zarówno wartość renty, jak stopę procentową, jak i liczbę kapitalizacji. Gdy odpowiednio podstawimy zarówno tutaj wartość tej pojedynczej renty, jak i stopę roczną, ale przeliczoną na tygodniową, jak i liczbę kapitalizacji też liczoną w tygodniach, otrzymujemy wynik, który Wy powinniście mieć przynajmniej zbliżony do mojego. Polecam z praktyki przeliczyć czasem kilkukrotnie, żeby nie wyszły dziwne wyniki. Na koniec zostaje nam już tylko napisanie kilku słów interpretacji. Pamiętajcie, interpretacja w przedmiotach ekonomicznych, ale przy zadaniach ilościowych jest po prostu niezbędna. Bez niej zadanie może być nawet niesprawdzone przez ćwiczeniowca czy wykładowcę. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 10 latach fundusz emerytalny wypłaci kwotę 2 milionów 11 423 zł i 79 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów.
Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.